12 grudnia, po weekendzie, piodrnep.polygami.pl, mamy dniówkę, czyli przegląd tego, co ciekawe, warte poczytania na Polygami dzisiaj. Zaczynamy od takiej całej serii wykładów, prelekcji z Game Day'a 2011. To była taka konferencja twórców gier. Tam było sporo wykładów takich jak Reality Pump, jak Nicolas Games, jak Farm 51, o sztuce tworzenia gier, o różnych aspektach i tak dalej. Wszystkie te rzeczy mamy w jednym miejscu, mamy polinkowane na YouTubie wszystkie prezentacje, także jeżeli Was interesuje, co ludzie, którzy tworzą gry, mają do przekazania i powiedzenia Wam o tym procesie, to zapraszamy. Druga rzecz to oczywiście wyniki NPD, czyli co się sprzedaje w Ameryce i jak. Zaskoczeń nie ma. Mamy po kolei Modern Warfare, Skyrim i Battlefield. Jeżeli chodzi o gry, jeżeli chodzi o konsole, jest oczywiście Xbox 360, który miał rekordowy miesiąc, bo to chyba było bodajże 1,7 miliona sztuk w ciągu miesiąca. Potem było PS3 z prawie milionem, na końcu Wii. Czyli generalnie mamy lekką recesję, ale jak patrzymy na te liczby, porównujemy do naszego rynku polskiego, to tu mamy 400 tysięcy konsol PlayStation w ogóle, tam 900 tysięcy w ciągu miesiąca, także no jeszcze jest co zmieniać. Idąc dalej, oczywiście mamy też inne wyniki Modern Warfare, wiadomo, to jest ta gra, która miała sprzedać się na pniu i sprzedała się. Jak Tomek zauważył, to był miliard tomków, ile w 16 dni? Dolarów, tak, więc to chyba jest największa premiera rozrywkowa ever, jeżeli prawdopodobnie tak, bo na pewno Black Opsy nie obyły, więc sądzę, że Modern Warfare też nią jest, także gry są już większe niż filmy, większe niż muzyka, ten super ktoś idzie do góry, a chyba tym wyznacznikiem sukcesu, kasowości jest Modern Warfare. Mówiąc dalej, co się dzieje na Polygami, to są sukcesy Polski w e-sporcie, czyli nasze drużyny zwyciężyły zarówno w Counter-Strike'u, jak i w League of Legends. Gratulacje, temu się cieszę, bo League of Legends to jest jego gra, to mi nam mówi wszystko. Ten narkotyk, o którym Tadek pisał rok temu, że nowa heroina wciągnął i naszą redakcję, w związku z czym, jeżeli możecie, to się nie dawajcie, jeżeli już wpadliście, to trudno. Wasze matki, żony i kochanki będą na pewno z tego powodu nieszczęśliwe. Tomek mówi, że nie narzeka, a że twoje narzeka, tak? Jeszcze. A przepraszam bardzo. I na sam koniec jeszcze takie duże wydarzenie, które miało miejsce w tym tygodniu, w zasadzie weekend, to było VGA 2011, czyli takie święto zwiastunów. Bo pomijając show, który jest jaki jest i można na niego narzekać, to jest to takie wydarzenie, które jest bardzo medialne i pokazuje jakby siłę i potęgę gier wideo. Tam się pojawiają celebryci, jakieś gwiazdki, one mają milion kategorii, w tych milionie kategorii jest milion nominacji, w tym milionie nominacji jest sporo zwycięzców. Generalnie te są bezpieczne, można z nimi dyskutować lub nie, ale to, co jest najciekawsze w VGA 2011 i w ogóle w VGA, to zwiastuny nowych gier, czyli to, co będzie się działo. No i możemy zobaczyć sobie pierwsze ujęcia z gry Naughty Dog'a Last of Us, czyli postapokalipsa, która będzie się działa za jakiś czas, kiedy zbłowieszczy grzyb zeżre nam mózgi i będziemy uciekać, bić się, przeżywać i w ogóle. Mamy też pierwsze teasery nowych Darksiders, mamy nową grę od Epica, która się inspiruje Minecraftem, a jest to dzień i noc budowanie osłon i walka z potworami. Dużo rzeczy, dużo analiz, zachęcamy do czynienia do relacji Tomka i Pawła, która trwała na żywo. Potem jest moje podsumowanie tego, co ja sądzę po tych poszczególnych rzeczach. To wszystko na Polygami. Tak samo dwa felietony. Pierwszy Konrada o tym, że chciałby żyć w czasach apokalipsy. Nudzi go postapokalipsa. Chciałby już żyć w apokalipsie. Mój po Batmanie, kiedy stwierdziłem, że bohaterowie mają jednak przerąbane, bo jak skończą przygodę, to są jeszcze gorzej po końcu ich drogi i epickiego questu niż w jego momencie trwania. To wszystko, bo tak machasz się kończy czas, tak? Na baterii kończy się czas. Piotr Nym, Polygamia. Dziękuję. Czytajcie Polygami, bo tam jest dużo fajnych treści. Pa.